Siemanko, witam Was w odcinku, w którym otworzymy sobie kolejne 12 saszetek z boksika. Właśnie sobie je wyjmiemy, tu są 3, może tam z tyłu coś wyjmiemy. Kolejne 3. Dwanaście saszetek jest, boksik na bok. No i lecimy sobie, liczymy oczywiście na jakieś fajne karty Pro Elite. Chrom już był, więc już raczej nam nie wpadnie. W pierwszej saszetce mamy kartę Pro Elite, więc może zostawimy ją na koniec, żeby emocje podtrzymać. Dobra, lecimy. Reina, Hermoso, Alvarez, Paulinho, który strzelił bramkę ostatnio Tottenhamowi. I legenda Franka Lamparda. Te legendy są mega fajne. Powinni dodawać ich więcej. Powinien być taki cały set w ogóle, właśnie jednastka na przykład legend, czy legendarna jednastka, coś takiego. Nie byłoby to całkiem przyjemne. Jak właśnie coś takiego, że jednastka zawodników, którzy najbardziej zapisali się w historii jakby Champions League, więc nie wiem, zdobyli najważniejszą bramkę, no, mają top spotkanie, no na pewno tam by był Cristiano Ronaldo i Messi, no ale takie właśnie, o tu kolejna legenda, Landrup i Martial na karcie Krystal. Myślę, że byłaby to dość ciekawa inicjatywa i Vini, proszę Państwa, na karcie Black. Więc kolejna karta Black wpada nam. Trochę ich już mamy. Parejo, Silva, Tavernier, Golovin, Neres, Styler, Smith Rowe i Hakimi. Signature Style. Czemu one są jakoś tak dziwnie poobracane? Po co oni to robią w ogóle? Zamiast normalnie rzucić, nie. Jak Bonna, Nacho, Milan, Müller, Otavio, Elney, Martial, Demiral. Musiało mi zjechać. Dajcie znać, którą kolekcję teraz zbieracie, co otwieracie. Isak i Agumę. Bo ja mam tutaj chyba trochę produktów do sprzedania, mam. W sensie nie wiem, czy jak to oglądacie, jeszcze coś będzie, ale na grupkach na pewno wrzucam, więc jak coś chcecie, to zapraszam na grupki na Facebooku. To na pewno coś tam wyłapiecie dla siebie. Też niedługo będę robić jakąś taką większą wyprzedaż, jak będę miał troszkę więcej dni wolnego. Thomas Müller i Hagi Krysta. Chociaż mówię, ciężko jest to wszystko skompletować, bo muszę powyjmować. I powtóreczka Pedriego na Black Edition. Pięknie. Ciekawe, jakie te Black Edition będą miały ceny. W sensie, czy będą wartościowymi kartami, czy jednak to będą karty mało wartościowe. Bo wpadają jednak jedno na 16 saszetek, ale mówię. Schmeichel, legenda. Ale ciekawi mnie właśnie, jak to będzie wyglądać w kwestii... właśnie trafialności. No i ciekawe, czy uda się na ten odcinek, w sensie w tym boksie, trafić dwie karty Pro Elite, czy jedną. Fajnie, jakby były dwie, nie? Czym więcej, tym lepiej dla nas. Enforcer Goretzka, Styler Diaz, Tavares i Kulusewski to był. Mówię, też te odcinki chcę robić dość szybkie. W sensie nie zanudzać was, temu otwieram dość szybko, a nie jak niektórzy robią. Możecie napisać, jak wam się to nie podoba, to będziemy robić wolniejsze odcinki, ale według mnie takie odcinki 5-10 minutowe są jak najbardziej wskazane, bo gdzieś tam przed szkołą, przy śniadaniu, bynajmniej ja tak kiedyś robiłem, Czalobach i Regulion. Przepraszam,
Zaziewnięcie. Ja tak robiłem kiedyś, że przed szkołą sobie zawsze tam jakiś odcinek jakiegoś youtubera włączałem i lubiłem właśnie odcinki, które były szybkie, w miarę sensowne i fajnie się je oglądało, a nie takie, że na przykład tam trwało pół godziny i było gadanie o wszystkim i o niczym. Nie mówię, bo niektórzy takie odcinki też lubią, więc do wszystkiego musi być po trochu. O, i Klub 100, Benzema, do tego Miretti. Więc jak najbardziej nie mówię, że są złe, tylko mówię, jak ja wolałem po prostu, że wolałem jednak odcinki, w których działo się coś i były szybkie, krótkie i zwięzłe, a nie właśnie takie, które były długie. Chociaż długie czasami też lubię sobie obejrzeć, nie mówię, że nie, ale tak mam czasu, a no nie ukrywajmy, że w obecnych czasach czasu nie ma. Głupio to brzmi, Lautaro Martinez. No ale tak jest niestety, że gdzieś tam przed szkołą albo po szkole sobie włączycie, ale nie macie też czasu, żeby siedzieć na przykład półgodzinny odcinek oglądać. Na pewno z FIFA będą dłuższe odcinki, jak wyjdzie, bo chcą zrobić wam fajną serię na YouTubie z Ultimate'a. Na pewno na początku jedną, Elneny, przepraszam. Znowu się. Dobra, i co my tu mamy? Mamy jakąś kartę. Jakąś kartę Pro Elite. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Dobra, to na bok. No i odkrywamy kartę Pro Elite, a jest to Valverde. Ło! Czyli kolejna karta Pro Elite. Valverde. Niestety nienumerowana. Trafić taką numerowaną Valverde albo tego Neymara jeden na... O Jezu. No ale jest kolejna karta. Nie ma co ten do tego Pepe. Nie ma co narzekać, tylko się cieszyć, bo no, to nie są... Znaczy gwarantowana na box jest, ale chrom nie jest gwarantowany. My mamy chroma, mamy znowu proelitkę. Jeszcze jakby jedna proelitka padła, a powinna, tak? Na 24 saszetki. No to nie do końca. Może być tylko jedna. No, ale ważne, że jest. Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o tych trafach. Według mnie dość fajne, bo 4 karty Crystal Pro Elitka, 2 Black Edition, jak najbardziej top. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji. O, jestem z rana, nagrywam, jestem trochę śpiący. O subskrypcji, komentarzu oraz łapce do góry. Zapraszam was również na grupę na Facebooku. Trzymajcie się, siemaneczko. Cześć, życzę wam miłego dzionka.